Dzisiaj ciekawostek o Andrzeju Dudzie. Andrzej Duda ma bardzo patriotyczną rodzinę. Otóż w trakcie II wojny światowej brat dziadka Andrzeja Dudy, Franciszek Duda, od 1943 roku walczył w szeregach AK na Podkarpaciu. Został zakatowany przez gestapo w więzieniu w Tarnowie. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane. Dziadek Andrzeja Dudy od strony matki, Nikodem Milewski, wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku jako kwatermistrz. Był piłsudczykiem. Jego matka, a prababka Andrzeja Dudy, Joanna z domu Mrozowska, została wywieziona w czasie II wojny przez Niemców i losy są nieznane. Brat Nikodema, Wiktor Milewski, walczył w partyzantce w województwie radomskim. Syn Nikodema, Lech Milewski, jako 16-latek walczył w powstaniu warszawskim. Następnie został osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz, a później także w Mauthausen, gdzie dożył wyzwolenia w 1945 roku. Andrzej Duda jako jeden z trzech kandydatów na prezydenta w roku 2020 posiada doktorat. Otóż najpierw uczęszczał do szkoły podstawowej imienia Janka Krasickiego w Krakowie. Szkoła ta była wówczas placówką badawczą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1987 roku uczęszczał do klasy humanistycznej drugiego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, w którym zdał maturę w 1991 roku. W 1996 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę autostrad płatnych, obronionej w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów startował w akademickich mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim. W 1997 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od października 2001 roku w Katedrze Prawa Administracyjnego jako asystent. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, napisanej pod kierunkiem profesora Jana Zimmermana i obronionej w 2004 roku. Praca ta została wydana w formie publikacji książkowej w 2008 roku. Andrzej Duda był zwolennikiem Lecha Wałęsy. W 1989 roku zaangażował się w kampanię Komitetu Obywatelskiego. W wyborach prezydenckich 1990-1995 jako wolontariusz aktywnie wspierał kandydaturę Lecha Wałęsy. O swoim poparciu dla Wałęsy po latach mówił: 4 razy głosowałem na niego w wyborach prezydenckich. W obydwu turach w 1990 i 1995 roku. Choć mając dzisiejszą wiedzę, nie wiem, czy by mi ręka nie drgnęła. Był pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest dość istotne, biorąc pod uwagę dość kontrowersyjną sytuację, jaka aktualnie ma w Polsce i dotyczy sądownictwa. Od 2006 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Funkcję ministra sprawiedliwości pełnił wówczas Zbigniew Ziobro. W resorcie odpowiadał za legislację, współpracę międzynarodową i przebieg informatyzacji. Reprezentował polski wymiar sprawiedliwości na forum Komisji do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nadzorował informatyzację wszystkich 125 sądów gospodarczych. Wprowadzono wtedy urządzenia umożliwiające przesłuchania na odległość we wszystkich 45 sądach okręgowych. Proces informatyzacji objął także większość wydziałów w sądach grodzkich. Przyspieszono także informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych. Pracował dla prezydenta Rzeczypospolitej. 16 stycznia 2008 roku Lech Kaczyński powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta. Objął nadzór nad Biurem Prawa i Ustroju oraz od jesieni 2008 roku nad Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski. Do jego obowiązków należało czuwanie nad prezydencką legislacją. Reprezentował prezydenta m.in. w trakcie prac nad ustawami w Sejmie.
był w centrum wydarzeń w trakcie katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku Andrzej Duda przebywał w Krakowie z powodów rodzinnych. Po katastrofie polskiego Tupolewa w Smoleńsku w godzinach porannych zadzwonił do niego szef kancelarii Sejmu, Lech Czapla, z informacją o planowanym wystąpieniu marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, w którym marszałek planuje poinformować o przejęciu obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej. Andrzej Duda sprzeciwił się temu ze względu na brak wiarygodnych informacji o zgonie prezydenta. Następnie zadzwonił do prezydenckiego ministra Jacka Sasina, przebywającego na miejscu katastrofy, z poleceniem odnalezienia zwłok prezydenta Kaczyńskiego. Minister Jacek Sasin poinformował, że jest to niemożliwe. W pewnej rozmowie telefonicznej minister Lech Czapla przekazał ministrowi Andrzejowi Dudzie, że prezydent Federacji Rosyjskiej Miedwiediew w oficjalnym liście poinformował o śmierci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego w wyniku katastrofy pod Smoleńskiem. Andrzej Duda wyraził wówczas brak sprzeciwu na przejęcie obowiązków prezydenta przez marszałka Sejmu. 12 kwietnia wraz z minister Bożeną Borys-Szopą nadzorował przewiezienie ciała Marii Kaczyńskiej do Polski, zaś po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd prezydenta złożył dymisję ze zajmowanej w funkcji podsekretarza stanu. Należał do Rady Miasta w Krakowie. W wyborach samorządowych w 2010 roku kandydował z ramienia PiS na prezydenta Krakowa, zajął jednak trzecie miejsce. Uzyskał natomiast mandat radnego miasta. Jako radny interweniował przede wszystkim w kwestiach komunikacji miejskiej, infrastruktury oraz mieszkań komunalnych, pustostanów i wysokich czynszów. 6 lipca 2011 roku w wyniku jego aktywności powołano Okrągły Stół Mieszkaniowy poświęcony wypracowaniu nowych zasad zarządzania mieszkaniami komunalnymi. To właśnie w tym okresie wystąpił w filmie dokumentalnym o katastrofie smoleńskiej pod tytułem Mgła. Był także jednym ze założycieli Stowarzyszenia Ruch Społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w którym do 2015 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Wśród założycieli byli m.in. Jacek Sasin czy Michał Grodzki. Był dość zaangażowanym posłem. Otóż w wyborach parlamentarnych w 2011 roku z listy PiS został wybrany na posła siódmej kadencji w okręgu krakowskim. Tym samym zrzekł się mandatu radnego. W listopadzie 2011 roku po rozłamie w PiS i powstaniu Solidarnej Polski pozostał w PiS. Tak komentował ówczesną sytuację. Do polityki wprowadzili mnie Arek Mularczyk i Zbyszek Ziobro, ale skoro w kampanii wyborczej składałem obietnice jako członek PiS, to zmiana partii po miesiącu bycia posłem byłaby nienormalna. W Sejmie siódmej kadencji poseł Andrzej Duda zasiadał m.in. w Komisji Ustawodawczej oraz jej podkomisji stałej do spraw Trybunału Konstytucyjnego. Reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Był członkiem zespołu do spraw wyjaśniania katastrofy smoleńskiej czy zespołu do spraw obrony wolności słowa. W czasie 2,5 lat sprawowania funkcji posła Duda wystąpił 139 razy na posiedzeniach Sejmu. Sprzeciwiał się wejściu Polski do stref euro, zajmował się także m.in. nowelizacją kodeksu karnego, przygotował ustawę o postępowaniu wobec ludzi z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W 2012 roku podpisał się pod projektem ustawy przewidującym karę więzienia za zastosowanie in vitro. W marcu 2013 roku skutecznie interweniował w sprawie bezpodstawnego odebrania przez sądy dzieci rodzinie Bajkowskich z Krakowa. Był europosłem. W Parlamencie Europejskim należał do Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W trakcie swej kadencji złożył 19 sprawozdań. Zajmował się głównie sprawami międzynarodowymi, w tym umowami Unii Europejskiej z krajami spoza wspólnoty. 10 razy występował na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. 13 stycznia 2015 roku w obliczu brutalnego stłumienia protestów górników w Polsce apelował o zrównoważoną transformację polskiej gospodarki opartej na węglu i szacunek do protestujących górników i ich rodzin. Był współautorem rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie, zabójstwa opozycjonisty Borysa Niemcowa w Rosji, praw człowieka w Uzbekistanie oraz sytuacji opozycji demokratycznej w Kazachstanie. Złożył interpelację w sprawie przestrzegania prawa dzieci niepełnosprawnych w Grecji.
zabiegał o niedyskryminowanie polskich przedsiębiorców produkujących żywność w Czechach i Słowacji. Andrzej Duda jako prezydent przeprowadzonej 10 maja 2015 roku pierwszej turze głosowania zajął pierwsze miejsce, zdobywając ponad 5 milionów głosów, co stanowiło 34% głosów ważnych. Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50% głosów ważnych, Andrzej Duda wszedł do drugiej tury głosowania wraz z Bronisławem Komorowskim, który otrzymał 33% głosów ważnych. Spośród kandydatów, którzy przegrali w pierwszej turze, oddanie na niego głosu zadeklarował Grzegorz Braun. Przed drugą turą otrzymał także poparcie Prawicy Rzeczypospolitej, Unii Polityki Realnej i Samoobrony Odrodzenie. W drugiej turze wyborów z 24 maja 2015 roku został wybrany na urząd prezydenta, pokonując w głosowaniu ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda uzyskał 51% głosów ważnych. Dwa dni później zrezygnował z członkostwa w PiS. 25 maja 2015 roku w związku z ogłoszeniem oficjalnych wyników doszło do wygaśnięcia jego mandatu w Parlamencie Europejskim. Takim sposobem mamy prezydenta. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.